Z różnych powodów życzyłbym sobie powrotu PO do władzy, ale największy, najważniejszy z tych powodów jest taki, że czekam wtedy na te nominacje spółka Skarbu Państwa, które będą apolityczne, będą kierowały się wyłącznie kryterium fachowości. Panie rektorze, rozumiem, proszę, pan, ironia. Ja mogę, tak, ja ironię rozumiem, ale nawet jeśli pan spojrzy na te największe spółki energetyczne, prawda, czy prezesa Lechnowskiego, czy profesora Wirta, czy, nie wiem, prezesa Krawca, prezesa Zamasza, tak wymieniam te szefów, prezesa Jagiełły, PKO BP, który do dzisiaj jest jedynym prezesem, który otwał. Żaden z nich nie był członkiem Platformy, żaden z nich nie był z nami związany. Każdy z nich był menedżerem z najwyższej półki, to znaczy to nie byli ludzie, to nie byli byli posłowie Platformy, jak to jest z panem Jaworskim, z panem Jasińskim, paroma innymi. No, jak są drobne różnice. Kilianem, takie czy on nie był różnice, przypadkiem przyjacielem redaktorze. Ówczesnego premiera z PO? Kto taki? Kilian. Każdy ma swoich przyjaciół. Tak, tak, tak. I wtedy się mówi tak. To prawda. Fakt, że ktoś jest moim przyjacielem, nie może blokować mu dostępu do najwyższych stanowisk. To jest dość logiczne. Ja to nawet kupuję, tylko już kupuję u wszystkich, a nie tylko u swoich. Tylko, no tak, tylko proszę pamiętać, że minister Killen rozpoczynał swoją karierę od bycia chyba pierwszym ministrem informatyzacji w Polsce, a potem funkcjonował wyłącznie właśnie w spółkach telekomunikacyjnych, a więc zajmował się tymi rzeczami, którymi się znał. Nie pracował wcześniej w aptece, żeby potem zająć się Polską Grupą Zbrojeniową. No, przepraszam bardzo, ale są drobne różnice. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.